Witajcie kochani na kanale Mama i Dama. Dzisiaj mama sama. Wczoraj żegnając się z wami, mówiłam, że będziemy się widziały z wami razem z Amelką od samego rana, ale zapomniałam, że mam dzisiaj dzień wolny. Także Amelkę tatuś zawiózł do szkoły, a ja słuchajcie, jakoś tam się ogarnęłam i będę jechała na jeszcze takie przedświąteczne zakupy. Mam kilka spraw na mieście do załatwienia, także ja zaraz będę uciekać, a później po lekcjach, jak Amelka skończy, to ją odbiorę i tutaj będziemy działały razem już. Chcę też do galerii skoczyć, mam tam jeszcze dwie rzeczy do kupienia, a tak jak już wspominałam, słyszałam, że po południu do galerii nie ma po co iść, bo jest tyle ludzi. Bardzo tego nie lubię, dużo już zamówiłam jeszcze tam prezentów i tego, co mi było potrzebne online, bo po prostu ja nie lubię w tłumie chodzić nigdzie, więc jadę od samego rana, żeby te sprawy pozałatwiać, żeby tą galerię też już przed świętami odpukać, załatwić i już się tam nie pojawiać, bo mówię, w ten tłok, w to szaleństwo świąteczne to straszne. A właśnie chciałam od rana pozałatwiać, dlatego wzięłam sobie dzień wolnego, żeby to wszystko ogarnąć w miarę. Także słuchajcie, ja lecę i widzimy się już później. Wyszłam z galerii. Po prostu już tyle godzin biegam. W galerii jeszcze ludzi nie ma tak dużo. Także spoko się chodziło, wam powiem. Można było sobie spoko coś przymierzyć, jak się chciało. Ale kręgosłupa nie czuję. Jestem nienauczona tyle chodzenia. Wyjechałam z domu, była 10, już jest 14, a byłam tylko w dwóch miejscach. W jednym miejscu plus w galerii. Torbę mam kolosalną zakupów, także kupiłam nawet więcej prezentów niż miałam w planie, bo dużo rzeczy jeszcze mi się podobało. I miałam odebrać Amelkę, ale Amelkę odebrał już tatuś, więc jeszcze mam do zaliczenia dwa miejsca i dzisiaj już nie zaliczam więcej żadnych sklepów. Jutro z Amelcią jeszcze po szkole najwyżej w jedno miejsce wlecę po te haczyki do bombek, bo w Pepco nie było, były tylko takie wielkie. A poza tym w Pepkach zwykle dużo ludzi, to już mi się tam nie chciało czekać, nawet brać tych wielkich. Więc jadę, słuchajcie, szybciutko, w galerii się najadłam, bo już byłam mega głodna. Ale coś czuję, że za chwilę będę znowu. Jestem po połowie kawy, bo rano zdążyłam wypić tylko połowę kawy, więc słuchajcie, tak chce mi się kawy. Ale jeszcze lecę, bo jeszcze mam dwa miejsca do zaliczenia, odezwę się do was, myślę, że już w domu. My już w komplecie. Jeszcze raz witamy się na vlogmasie numer 17. Tak jest, jest już Amelcia. No ja już wróciłam, już trochę czasu minęło od powrotu mojego, ale troszeczkę musiałam ochłonąć. Słuchajcie, w sklepach wszędzie tak gorąco. Ja w grubym swetrze, na to kurtka, tu szal. Ugotowałam się, więc musiałam troszkę odpocząć, kawkę wypić i się do was odzywamy już teraz wieczorkiem. Słuchajcie, w galerii nagrywałam, ale jak przyszłam do domu i przejrzałam materiał, niestety nagrał się źle. Więc tylko taki skraweczek jest dobry, a tam chciałam jeszcze takie ozdoby świąteczne w galerii wam ponagrywać. No niestety się nie nagrało tak jak miało. No trudno. Tutaj Ramosek już myśli, że kalendarze będziemy otwierać, aby już tutaj, ale jeszcze nie. Jeszcze chciałam wam pokazać, co kupiłam. Dlatego, że tak, bardzo dużo kupiłam jeszcze prezentów, mimo że już nie planowałam tyle, ale jednak pokupowałam troszkę więcej. Ale słuchajcie, tego wam nie będę pokazywać, no bo nasi bliscy by nie mieli niespodzianki. Ja sama uwielbiam niespodzianki, uwielbiam dostawać prezenty. Nie tyle pieniądze, nie tyle jakieś bony podarunkowe, tylko prezenty, niespodzianki. A ty? No ja
też. A co byś wolała? Kartę podarunkową na przykład do jakiegoś sklepu i sobie sama kupić coś, czy prezenty? To i to. To i to, ale byś miała wybrać? To nie wiem. Obojętnie ci, tak? Tak. O, dzieciaki, słuchajcie, teraz tak mają, że oni nie wiedzą, co chcą. Amelka nie wie, co chce od Gwiazdora, bo po prostu wszystko ma i wszystkiego jest za dużo. Ale ja osobiście naprawdę wolę otwierać, być ciekawa, co tam jest w środku, jeszcze jak jest super zapakowane, niż po prostu pieniądze. To tak myślę nie cieszy. Można sobie kupić normalnie, co się chce teraz na co dzień, więc to ma być taka niespodzianka właśnie na święta, czy na imieniny, czy na urodziny. No zawsze spoko, też lubię, jak mi ktoś da bon podarunkowy, no też, ale jak już bym miała wybierać, to zawsze wolę jakiś tamten prezent. Więc prezentów Wam pokazywać nie będę. Byłam u jubilerów, pokupowałam też. Byłam z ubraniami w sklepach, ze świecami, no. Ale więcej nie będę mówić. Pokażę Wam dopiero, jak opakujemy wszystko, nie? Tak. Wtedy pokażemy. Mela jeszcze trochę katar, bo widzicie, jeszcze buzią oddycha. Widać. Ale okej. Okay. Mam taką wielką, ciężką torbę, chociaż mówię, tu już jest połowa tego, co miałam. Bo tutaj kupiłam dla siebie, Wam powiem. Zawsze jak się przejdzie galerię, to się znajdzie coś. I na przykład w sklepie House. W House, słuchajcie, kupiłam sobie taką bluzeczkę białą. I ona jest fajna, bo ma właśnie te rękawki i tutaj przy szyi z takiej koroneczki. I słuchajcie, ona z 36 na 16 zł. Także myślę, że jest fajna. Ona jest taka ciągnąca się. I na przykład marynareczka, nawet zimą można jakąś i pod spód tą, z tą koroneczką. Fajna, myślę, że taka się zawsze przyda, nie? Tak, fajna jest. Mela tak chciała ze mną jechać na zakupy do galerii, nie? Tak. Ale naprawdę po południu nie ma co się tam pchać, bo ja tam byłam od 12, to słuchajcie, już miałam problem z zaparkowaniem. W samej galerii się nie wydawało tak dużo, że jest tych ludzi. No może u jubilerów, no to wiadomo, nie ma tyle ludzi, ale... Na parkingu już była tragedia, więc ja mówię do Ameli, byśmy się wykończyły. Lepiej pójdziemy na shopping wyprzedażowy, bo za chwilę się zaczną wyprzedaże, już po świętach będą ferie, no. Więc wtedy wyruszymy na pewno i wtedy Was zabierzemy i mam nadzieję, że się dobrze nagra. Ja też taką mam nadzieję. Tak, słuchajcie, tak też nieplanowo całkowicie. W House zakupiłam sobie spodnie i słuchajcie, ze 140 na 50, no to duża przecena, a to są spodnie takie bardziej wiosna, lato. Posłuchajcie, tu mają o takie wiązanie, kieszonki i na końcówkach tutaj na nogawkach mają gumeczki. I przez to, że jestem bardzo wysoka, to one mi są takie przykrótkawe, że tak fajnie nogę widać tyle, więc gdyby one były na niższą, gdyby niższa osoba je zakupiła, to nawet zimą by mogła chodzić. No, dla mnie one są, mówię, tak tyle gołej nogi, to zimą średnio. To jest rozmiarek 36. Także bardzo fajny ten jeans. Może tak, bo się prześwietla. W jednolitym kolorku. Żadnych dziur, żadnych przetarć, ale leżą super. Dalej, słuchajcie, zakupiłam sobie kurtkę. I kurtkę zakupiłam sobie w kropie. I słuchajcie, tak rano ubierając się, mówię, jadę do galerii, jadę dużo spraw załatwiać w aucie, szybko, a ja mam wszystkie kurtki takie płaszczykowe bardziej, nie? Tak. Nie mam takich typowych w pas, w jednej dzisiaj urzędowałam takiej krótszej i stwierdziłam, że bym musiała sobie kupić jakąś właśnie taką krótszą kurtkę. No i znalazłam w kropie na wyprzedaży. Słuchajcie, wzięłam rozmiar L, bo nie było mniejszych, ale ten L jest mi dobry, fajny. I to jest taką kratkę, kurteczka. Ona jest właśnie w pas, krótka. Ogólnie takich kurtek nie lubię, jakbym miała dziś chodzić po mrozie czy coś takiego. Ale do auta, do galerii, na shopping myślę, że będzie świetna. Na rękawkach też takie tutaj ściągacze, kapturek odpinany. I słuchajcie, kupiłam ją dlatego, że kosztowała z 200 na 100. Już była na jakiejś wyprzedaży.
I mówię właśnie tak, jak na zakupy gdzieś wyskoczyć, tu ma kieszonki, żeby po prostu było wygodniej, bo w takim płaszczu długim czy w kurtkach długich to jest niewygodnie. I dwie ostatnie rzeczy, które Wam jeszcze tutaj dzisiaj pokażę. Opaska! Jest to opaska i tu kupiłam ją z myślą o sobie i o Amelci. Te opaski są bardzo modne, widziałam je w Zarze. Co prawda w Zarze są szersze, są też na takich czarnych podbiciach. No ale u nas w mieście Zary nie ma, więc dlatego stwierdziłam, że zakupię sobie tą. I słuchajcie, ona, pokaż cenę, ona była też w Hausie, 26 zł. Także taka opaska bardzo modna, nie? Tak, super będzie. Więc na wymianę. Do jakiejś sukienki, może Amelka na ten. O, na wigilię do szkoły klasową. No, właśnie. Fajnie. Zależy, w jakiej sukni pójdziesz, nie? Tak. Ale to się przyda zawsze. I bardzo dużo youtuberek poleca z Eveline podkład Satin Matte. Długotrwałe matowienie, idealny kolor cery i tak dalej. Najjaśniejszy kolorek sobie wzięłam, 101, do wypróbowania. Podobno bardzo dobrze kryje, jak wiecie, u mnie z tym kryciem, z tym wszystkim jest ciężko. Co chwilę mi coś wyskakuje, ale zakupiłam na próbę. On, słuchajcie, nie był drogi, bo zaraz Wam powiem, bo tutaj więcej rzeczy brałam w Rossmanie. Na prezent również, ale podkład 15,29 wyszedł ten podkład, więc zobaczymy. Albo mi, albo mojej mamie może będzie pasował. Także tyle. Co ma Mela? Taki szalik. Mela ma taki szalik, bardzo modne są teraz te pompony, a że Mela ma różową kurtkę, więc stwierdziłam, że można albo na tej stronie, albo na tej. Super. Taki ciepły szalik po prostu, żeby sobie miała coś innego, żeby też jej nie było smutno, żeby też coś miała kupione. Dobra, słuchajcie, z zakupów takich szybkich to tyle, już wszystko Wam pokazałam, to co, ruszamy z kalendarzami, myślę. Oczywiście, już na nie czekam. Tak, Mela już od razu chciała kalendarzem, więc jeszcze Wam pokażę dzisiejsze zakupy. No i kalendarze dzisiaj Amelcia będzie otwierać, bo już się nie mogła doczekać, nie? Tak. No to komentuj, otwieraj. Dzisiaj 17. No, 17. Naprawdę, słuchajcie, święta za parę dni, aż się wierzyć nie chce. Szok. Co my tu dzisiaj mamy? Pokaż, co tutaj jest. Spróbuję to wyczytać. No nie bardzo tu widzę, ale wydaje mi się, że to będzie bronzer. Oczywiście bronzer można jako cień wykorzystać, także fajne. Co dalej? I tutaj. Tutaj jest taki diament. Taki diamencik, ale się mieni pięknie. Lol, teraz 17. Tu. I spodnie są narysowane. To są spodnie do tej kurtki i do tych butów. Zobaczcie, jakie śliczne. Ale się mienią. No to dzisiaj nie ma opcji. Pokazujesz wszystko, co miałaś dla niej. Dla lalki LOL i będziesz przebierać. Teraz ten. Tu. Do włosów akcesoria. Co, nie idzie? Nie. Ale o! Jest. Rozrywaj ile się da, bo... Już taka była chyba. Na wystawę to nie idzie. Co tam taka trafiło? Spinka mi się wydaje, że już była. No też mi się wydaje, ale fajnie, bo tobie zawsze po bokach zakładam spinki, nie? Tak, to teraz kotów. Tu. Słuchajcie, zobaczcie, dziewczę Dramos, zobaczcie. Do i Lego. Zaraz Lego poleci. No po prostu nasze koty wejdą totalnie wszędzie. Totalnie. Ramos, chodź tu. Nie siadaj na Lego. Ramos. Jak teraz stąd zejdziesz, co? Ale łobuz z ciebie.
Słuchajcie, on wszystko niszczy Amelce. Wszędzie wchodzi z Lilką, rzeczy z szafy wyrzucają jej. No obłęd, obłęd. Tutaj właśnie jest Ramosek. Gdzie? Tu. A, to też on wiedział, gdzie tam wchodzi. Wiedział, że to dzisiaj on jest. W dziewiątce też był on tu. No to otwieraj. Co tu mamy? Te już były. Okej. Tak. Teraz Abi. Abi. Zobaczymy, co ma Abi. Tutaj Abi ma pieska. Aha, taki piesek. Tak. O, tutaj od razu pójdzie. No, wykonanie tych kalendarzy marne, marne. No, ale co zrobić? Ważne, że zwierzaki się cieszą bardzo. I dzisiaj Abigail ma kosteczki. Kosteczki te już były. Ale Finger. Chyba oni najbardziej czekają na te swoje kalendarze. Siedemnastka, tak? Tak. I szukamy siedemnastki. Gdzież ona jest? 19 widzę. 17. Tu. O, jest. Jest. Zobaczcie, jak Ramos patrzy, co tam się wyjmuje. I znowu Kinder Bueno. Kinder Bueno. Powiem Wam, że już na drugi rok trzeba pamiętać, żeby z Kindera nie kupować, bo w kółko to samo. A tutaj chociaż w Milce są te czekoladki, są przepyszne i zawsze jest inny wzorek. Domek. I dzisiaj taki domek. A tutaj prezent. Aha. No, teraz... coraz bliżej tych prezentów. Ciekawe, czy coś Amelcia dostanie. Dostanę! Od Gwiazdora. O, czy miałaś rączkę? Tu. Ciekawe, Ramosek co dzisiaj. Wchodzi. To takie duże. O! Co to jest? Taka kosmetyczka. Uuu. A, przyklejona. No, taka mega mikrusia. Pokaż. Ale wzór ma fajny. Ale no, mega mała. No nie wiem, na jakąś pomadkę chyba tylko. Nie wiem, czy zamek nie jest zepsuty. Pokaż. Sprawdź. I co? Działa. Dobrze jest? Tak, bo tylko było tak na środku i tu było zapięte i tu i tak się... No nawet Amelcia nosi więcej do szkoły i potrzebuje większą kosmetyczkę, nie? Tak. Bo co masz zawsze? Eosa? Kremik? Krem do rąk, szczotkę do włosów, jak to się nazywa? Tangle Teasers? No. Także tu by ci już nie weszło, nie? No nie. No ale jakby na przykład jak ja pójdę na jakąś imprezkę i sobie będę miała pomadkę włożyć, to sobie włożę. Tak. Okej, okay, Ramosek już tutaj czeka na... O, widzicie jak się oblizuje, już czeka na przysmaki. Cały czas już jest wpatrzony. O, wpatrzony w przysmaki, widzicie to? Łobuziak jeden. No także Amela teraz ubierze lalkę LOL i Wam pokażemy zaraz. Co, Ramosek, dobry? Dobre. Tak, nasz Ramosek zjadł ładnie. Dwa dla Ramoska, dwa dla Lilki. Dobre było? Takie dobre. Co masz? Bransoletkę. Zobaczcie, Amelcia pouwieszała wszystkie... te zawieszki do bransoletki i już ma ich tak dużo. Pokazuj, zobaczcie, jak dużo. Oczywiście to nie musi wszystko razem wisieć. Tu coś jest źle zawieszone. Tak. O. Nie musi razem, bo to troszeczkę by chyba było przegięcie. A to też jest, są takie pary, że na przykład to i ta śnieżynka. Kolorystycznie tak. Też można, nie? No, albo dwa te na przykład. No zobaczymy, co się jeszcze będzie trafiało, ale no w takim wydaniu no to niekoniecznie. Za dużo by tego było. I mamy tutaj te lolki. Właśnie tu jest karta. Tu jest ta Ameli. I takie mamy zestawy. Co tu pierwsze? Sukieneczka. Drugie? Tak jakby jest góra od stroju i spódniczka strój. Do tego. Mhm. Potem taki bluza i spodenki, do tego buciki, potem taki fajowy zestawik i do tego te buciki. To dzisiaj były te spodenki, nie? Tak. I tu jest ciciuś, więc pasuje. No właśnie, futerko. Potem taki strój kąpielowy. Mhm. I taka jakby piżamka, czy taki jakby sweterek. Świąteczna może? Tak. I tu? No tutaj akcesoria. Mamy, tak, torebeczkę.
buteleczkę, okularki i takie jakby popcorn czy lody. Wydaje mi się, że w tamtym roku tych akcesoriów było więcej, co? Będziemy jeszcze porównywać. Chyba tak, chociaż nie wiem. Bo nie było więcej buteleczek? Albo torebek? Torebki, no, nie wiem. Chyba były. Była też czapka, były... No właśnie, czapka, ale raczej tutaj czapka na tej jej kiciory. A w tej sukience ona była? Czy ona była bez niczego? Nie, ona była bez niczego, tylko ja była na drugi dzień się trafiła ta sukienka. Aha, czyli to jest z drugiego dnia. Tutaj wszystko reszta Amelki, ale to będziemy Wam wszystko pokazywać w podsumowaniu filmów, czyli na razie takie zestawy z kalendarza. Zobaczcie, tam za Amelką są motylki i tam, gdzie są te puste miejsca, to nam koty pozdzierały motylki. One tak fajnie szły pod sam sufit i musimy je na coś innego, bo po prostu już ta taśma się nie trzymie i koty łapką dotkną i wszystko spada, nie? Tak. A przyłóż do ręki tą bransoletkę. Masz ją tutaj jeszcze? Czy ona w ogóle ci nie będzie czasem za duża? Może na nogę bardziej? O. O, ja wiem, że o, jaka reakcja od razu. Da się przyłóż tylko tak, czy ci nie będzie za duża po prostu, o to mi chodziło, nie? Ją można chyba skracać też, nie? Inaczej dopinać. Także spoko, chyba będzie dobrze. Na nogę tak fajnie, tak o, dużo. Tak, ja ci dam. Dobra, kochani. To mamy z kalendarzy na dziś tyle. No, co masz do pokazania? Laleczkę LOL! Tak pięknie wygląda. Amelcia właśnie ją przebrała w ten strój, w te nowe spodenki. I to jest ta sama, co jest na plakacie, tak? Tak, tylko że tu ma te buciki. Aha. A nie te. Ale w tych ładniej, nie? Tak, bo pasują ten ciuciuś w ogóle. I tu no. Ma jeszcze lampas taki. Ale... błyszcząca, no to taka typowo sylwestrowa jest teraz, nie? Tak. No, świetnie to wygląda. Zobaczcie, jakie piękne tutaj prezenty Amelcia robi. Takie wszystko przykleja pięknie, z tasiemek tutaj zrobiła. Później mamy kolejnego taki bałwanek. Pięknie. Taka gwiazdeczka, także cuda robi, jeszcze będzie oczywiście robiła więcej, ale mi się bardzo to podoba. Przepiękne jest, tutaj o, takie małe gwiazdeczki są przyklejane, tutaj jedna chyba spadła, bo się przykleiła tutaj, a nie powinno jej tu być. Zaraz to, o, odkleimy, także piękne, jeszcze tutaj Amelcia będzie dalej działać. Kochani, jest godzina po 19:00. My przyszłyśmy się teraz do Was pożegnać. Ja słuchajcie, teraz z kuzynką za chwileczkę jeszcze pojadę do mojej mamy. Amelcia się tu poogarnia, kolacyjka zjedzona, więc jeszcze Amelia ma trochę czasu. Później się wykąpie i zostaje z tatusiem. Także dzień minął. Widzimy się jutro z samego rana, tak? Tak. Prosimy o łapki w górę oraz o subskrypcję naszego kanału. Koniecznie, bardzo Was prosimy, będzie Wam, nam bardzo miło. Także do jutra, buziaki. Pa! Pa.